Szanowni Państwo, matura z biologii oprócz wiedzy i przedmiotowych umiejętności sprawdza również pośrednio to, w jaki sposób maturzyści posługują się językiem polskim. Bardzo ważny jest związek logiczny, jaki zachodzi pomiędzy elementami odpowiedzi. Może ona bowiem zawierać wszystkie niezbędne elementy, ale mogą one być w sposób błędny powiązane. Na przykład przyczyna może być pomylona ze skutkiem i dlatego taka odpowiedź jest błędna. Przyjrzyjmy się bliżej dwóm odpowiedziom udzielonym do zadania 21 z arkusza egzaminacyjnego według formuły obowiązującej do 2014 roku. Polecenie nakazywało wyjaśnić, dlaczego parzydełkowce, nawet te o dużych rozmiarach ciała, nie wykształcają wyspecjalizowanych narządów wymiany gazowej. Oto pierwsza odpowiedź. Parzydełkowce mają duży stosunek powierzchni do objętości ciała i wymiana gazowa zachodzi całą powierzchnią ciała, w związku z czym wymiana gazowa zachodzi efektywnie i nie mają narządów służących do wymiany gazowej. A oto druga z nich. Ponieważ pobierają tlen całą powierzchnią, dzięki temu, że mają większy stosunek powierzchni ciała do objętości, więc nie potrzebują narządów służących do wymiany gazowej. Obydwie odpowiedzi wydają się bardzo podobne, ponieważ zawierają te same elementy. Obydwie zawierają informacje o tym, że parzydełkowce mają korzystny stosunek powierzchni do objętości ciała oraz informacje o tym, że prowadzą wymianę gazową całą powierzchnią ciała. Pierwsza odpowiedź, mimo pewnych niezręczności stylistycznych, jest całkowicie poprawna. To znaczy maturzysta wskazał dwie cechy parzydełkowców. Pierwsza z nich to duży stosunek powierzchni ciała do objętości, a druga to to, że oddychają one całą powierzchnią ciała. Następnie wyciągnął na tej podstawie logiczny wniosek, że wymiana gazowa zachodzi efektywnie, a więc zaspokaja potrzeby organizmu. W związku z tym parzydełkowce nie muszą mieć dodatkowych narządów wymiany gazowej. Druga odpowiedź zawiera te same elementy co pierwsza, ale w nieprawidłowy sposób zestawione. To znaczy, korzystny stosunek powierzchni do objętości ciała parzydełkowców wcale nie jest przyczyną tego, że oddychają one całą powierzchnią ciała. Jest to błąd logiczny i dlatego odpowiedź jest niepoprawna. Podsumowując, od maturzysty wymaga się nie tylko podania wiadomości, faktów czy pewnych pojęć, ale przede wszystkim umiejętności ich logicznego powiązania. Egzaminatorzy w swojej pracy nie zwracają uwagi na drobne błędy językowe, ale nie mogą pomijać błędów logicznych, np. we wnioskowaniu, wyjaśnianiu czy uzasadnianiu.